Jan Błachowicz dla portalu Fight Sport. Janek, jesteśmy po media treningu. Jesteś chyba stałym bywalcem media treningów KSW i jedną z takich osób, które się najczęściej ogląda tutaj. Powiedz, jak jesteś przygotowany teraz do walki? Wydaje mi się, że bardzo dobrze. Wszystko się okaże tak naprawdę w ringu. Powiedz, te treningi z Gegardem Mousasim w Holandii bardzo ci pomogły w tej chwili do tej walki? Na pewno, na pewno. Ty oczywiście nie znasz jeszcze nazwiska przeciwnika swojego, nie możesz ujawnić, tak? Wiemy o tym, że jest już ten przeciwnik, jest to Amerykanin prawdopodobnie, z tego co słyszeliśmy, brazylijski Amerykanin, no tak może. Powiedz, czy ta zmiana rywala w ostatniej chwili będzie miała jakieś znaczenie w tym pojedynku? Wiesz co, będę musiał chyba bardziej uważać w parterze, tylko tyle. Widziałeś już jego walki? Wiesz co, jeszcze nie, bo się dowiedziałem tak naprawdę, czy dowiedziałem się, jeszcze nie wiem, czy to na 100% będzie on, ale... A powiedz, na ile fighter jest w stanie zmienić ten warsztat konkretnie pod takiego przeciwnika, który powiedzmy walczył inaczej, tak jak walczy Branch, a tak jak będzie walczył ten przeciwnik, którego nazwiska oczywiście nie możemy ujawnić jeszcze. No ja trenuję przekrojowo, staram się trenować jak najbardziej wszechstronnie, także dla mnie to nie jest jakiś specjalny wysiłek, żeby coś zmienić, no nie? Po prostu trzeba tylko nastawić głowę inaczej i tyle. Ta walka będzie się toczyła w stójce, czy raczej myślisz, że w parterze, bo jednak to jest zawodnik z dobrym doświadczeniem zapaśniczym, z tego co dowiedzieliśmy się. No, ja będę starał się trzymać stójkę, on pewnie będzie chciał obalać. No, zobaczymy tak naprawdę, jak to się wszystko... Chociaż może się tak naprawdę w ringu zmienić, że ja go obalę i ja będę dążył do obalania. No nie wiadomo, no, zobaczymy. Janku, skończyłeś dzisiaj 29 lat. Nie, dzisiaj, w piątek, przepraszam, skończyłeś 29 będę lat. Będę miał w piątek. Dzisiaj miałeś akurat, powiedzmy, taką oficjalną uroczystość, to miłe? Bardzo miłe. Fajnie, że pamiętali. Będzie cię to motywowało do walki? Oczywiście, musisz sobie prezent sprawić. Powiedz, te ostatnie dni jak spędzisz? Jest odpoczynek i świeżość, szybkość. Z wagą nie ma problemu? Jesteś przygotowany całkowicie? Zawsze mam w dniu wagi jakieś 4 kilo do ścięcia. Janek, życzymy ci sukcesu na ringu w Płocku. Mamy nadzieję, że nie zawiedziesz nas kolejny raz i obronisz pas mistrza. To nie jest walka o pas, więc No tak, ale jest, powiedzmy, jest to prestiżowy pojedynek. Tak. Dziękujemy bardzo dla portalu Fight Sport, Jan Błachowicz. Dzięki, pozdrawiam wszystkich.